23 sierpnia 1912 roku, jezioro Swayze, Louisiana. 4-letni Robert Dunbar jest ze swą rodziną na wycieczce na ryby. Wszystko idzie świetnie, cisza, spokój, dopisująca pogoda, aż do pewnej chwili. Gdy rodzice wracają do kabiny położonej przy jeziorze, spostrzegają, że ich syn zniknął. A jedynym śladem obecności chłopca jest ślad bosej stopy odciśniętej w bagnie. Świadkowie będący w okolicy twierdzą, że widzieli dziwnego mężczyznę krążącego wokół bagna. Policja natychmiast rozpoczyna śledztwo, a gazety rozpisują się o zaginionym chłopcu. Jednak brak śladów i potencjalnych podejrzanych sprawia, że sprawa tkwi w martwym punkcie, aż do czasu niespodziewanego zdarzenia. 8 miesięcy później policja natyka się na pewnego mężczyznę podróżującego z chłopcem. Jest nim William Cantwell Walters, który przewoził chłopca opisem pasującego do zaginionego syna Dunbarów. Lecz Walters twierdzi, że owy chłopiec to Charles Bruce Anderson, którego dała mu pod opiekę jego własna matka. Policja nie wierzy w jego wersję. I Walters w kwietniu 1913 roku zostaje aresztowany za porwanie. Zaś chłopiec wraz z policjantami zostaje przewieziony do rodziny Dunbar mieszkającej w okolicy Mississippi, aby ta zidentyfikowała chłopca. Dunbarowie od razu poznali chłopca, lecz on nie reagował na imię Robert, nie poznawał własnego brata ani tego, jak nazywali się rodzice. Lecz znamiona na jego ciele pasowały do znamion, jakie posiadał zaginiony Bobby Dunbar. Sam chłopiec mówił, że od roku jest w podróży z Charlesem Waltersem. W tej sytuacji śledczy postanawiają sprawdzić ten rzekomy trop i wkrótce do miasta zjawia się Julia Anderson, mieszkająca w Barnesville, Karolinie Północnej, której to synem miał być odnaleziony chłopiec. Opowiada o tym, jak w lutym 1912 roku dała synowi pozwolenie na kilkudniową podróż z Waltersem. Lecz ten nie odwiózł jej syna z powrotem, a podróż trwała już 14 miesięcy. Julia nie zgłosiła zaginięcia syna na policję, łudząc się, że któregoś dnia Walters odda chłopca. Po tym wyznaniu policja daje szansę Julii na zidentyfikowanie syna. Do pokoju wprowadzono 4 podobnych do siebie chłopców, którzy usiedli przy stole. Julia, przyglądając się im chwilę, wskazuje na jednego z nich. Jednak jej wybór nie jest trafny. Sam chłopiec, potem pytany, utrzymuje, że nie poznaje tej kobiety. Julia jest załamana, prosi o jeszcze jedną szansę, gdyż nie widziała syna 14 miesięcy i mógł się zmienić. Pada na pomysł, że pozna chłopca po znamionach na jego ciele. O dziwo, tym razem znamiona chłopca znajdują się dokładnie w miejscach wskazanych przez Julię. Sprawa trafiła do sądu. William Walters został skazany na dożywocie w 1914 roku. Jednak z braku dostatecznej ilości dowodów wyszedł z więzienia już po 2 latach. Odnalezionego chłopca przyznano zaś rodzinie Dunbar. A Julia Anderson wraca do swego miasteczka z niczym. Do końca swego życia powtarzając swoim innym dzieciom, że miały przyrodniego brata, który został jej odebrany i oddany innej rodzinie. Sam chłopiec do końca swego życia, roku 1966, żył jako Robert Dunbar. Przełomem w sprawie okazało się pewne badanie. W roku 2004 wnuczka Bobiego Dunbara, Margaret, zgłasza się do laboratorium z próbką DNA, aby potwierdzić, że jej dziadek to nieprawdziwy Bobby. Wyniki okazują się dość szokujące. Ujawniają, że rzekomy Robert Dunbar nie ma żadnego pokrewieństwa z rodziną Dunbarów i to tak naprawdę Charles Bruce Anderson. Jednak co w takim razie stało się z prawdziwym synem Dunbarów? Uważa się, że mógł zostać zjedzony przez aligatora bądź też zamordowany przez własnych rodziców. Więc ci, aby ukryć przestępstwo, posuwają się do odebrania syna innej matce, będącego podobnym wyglądem do Bobiego. Lecz pozostaje jeszcze jeden trop, tajemniczy mężczyzna widziany wtedy w okolicy bagien.
czy tak naprawdę porwał chłopca. Chyba tego już nigdy się nie dowiemy.